to wy zobaczcie, no to jest godzina trzecia w nocy, dlatego przygotowałem dawkę sekretów z Jerrym, które podobno o tej godzinie wyglądają inaczej, są o wiele straszniejsze. Dlatego widzę pierwszym item Jerry to, że możemy zabić przyjaciela, czyli do ciebie. Jak to zabić przyjaciela? Widzę, patrzcie, ogólnie do tego potrzebny straszny domek i patrzcie, musimy iść do tego premium, klikacie tu i zobaczcie, na co tam leży. Jerry, tam leży trumna prawdziwa i właśnie... Co to jest trumna w wodzie? I to właśnie Jerry się przyda, więc wejść do niej, bo to mega strasznie wygląda. I widzę, skoro wasz przyjaciel już w tej trumnie, to teraz Jerry, musimy, aby podbić jego zaraz po prostu musisz zamknąć bazę, no i Jerry... Czemu nie mogę odpychać, proszę, otwórz to. Jak to Jerry, serio, otwieram, uwaga, nie, i tu trzeba jeszcze kliknąć i... Ej, nie, widzę, zobaczcie na to, ej, Jerry się nie rusza, patrzcie, tak jest chyba jakby... nie, czy on, widzę, zginął na Brookhaven? Ej, serio, się go wytypało stąd! Dlatego widzę, ten sekret był pierwszy, Hanna, bo ty się... Oooo, Jerry, no bo jak tu przyjdziesz? Ogólnie samo to serio zginąłem, ale wiesz, wróciłem na serwerek i duchy nie istnieją, więc nie mogę sobie wierzyć. O my god, czyli to Jerry było coś takiego jak zbanowanie bardziej, widzę, to serio działa. I naprawdę się wystraszyłem, bo to był pierwszy mi, dlatego raz idziemy do czegoś bardziej straszniejszego, czegoś bajki hardkorowego. I Jerry, drugim sekretem jest to, widzę, że możemy przywołać prawdziwego ducha na Brookhaven. I tak się serio mega boję. Tak, Jerry, jedyne widzę, trzeba zrobić, to patrzcie, podpalić tą kartkę, czy tutaj agency, a był taki ogień, i to już jest samo w sobie straszne. I teraz Jerry musi wyjść do tej librarii i patrzcie na to, to jest taki tajny sekret, dużo co po tym wiemy, musimy wziąć. Faktycznie, tak, to było takie ukryte właśnie. Dokładnie, to jest taka książeczka, widzę, musimy ją wziąć, tylko Jerry, uważaj, bo ja się serio boję, patrzcie, to jest cały czas godzina trzecia w nocy. I na scenie widzę, musimy wejść tutaj, uwaga, wybrać muzeum, czyli to jest tutaj, Jerry, uważaj, zachowuj się tutaj grzecznie. Bo tu, uwaga, widzę, możemy zrespić ducha tego pana, tak ale mi się wydaje. W jaki sposób, co tu się robi? Widzę, w taki sposób, bo Jerry tego już nie wiedział, o tym już wiedziałem, patrzcie, trzeba tu tą książkę włożyć, wyłożyć, tak do ręki, kilka razy się podpaliło. Jerry, nie. A, widzowie, tu się coś lepi, serio, zobaczcie na to. Widzę to. O, jest to tu prawdziwe, Jerry. I widzę, zobaczcie na to, to serio się pokazało, jak on zniknął, tutaj jest teraz taka zwykła czaszka. Dobra, Jerry, ja hejdę kolejny sekret, Jerry, będę był serio mega dziwny. I widzę, trzecim item jest to, że podobno o trzeciej w nocy, Jerry, hotele i wszystko wygląda inaczej. I wszystkie kryjówki, dlatego, Jerry, ja jedną kryjówkę, jaką znam, tak, jest tutaj, w tym basenie. Dlatego, let's go, Jerry, wlatuje tutaj i... O, Jerry! Jerry, tam coś jest, faktycznie jakiś... Czekaj, bo ja nie widzę, co jest. I Jerry, ja bym ci uwierzył w to, że jak tutaj przyszłeś, to nagle tam ta postać zniknęła, tak? To będą... ale nie było tutaj niczego. Jerry, jesteśmy sami na serwerze, dlatego, Jerry, że to nie jest prank, tu nie, to zaczynamy się powoli serio obawiać już. Dlatego, dobra, ja mam gdzieś te kryjówki i wy co, wiecie, który hotel będzie straszny, bo jeżeli hotel będzie straszny, to Jerry, to jest zbyt mocne chyba. Dlatego, dobra, let's go, widzę, po prostu wystarczy w tym micie podejść i zrespić hotel. A ja posiadam już na tego ustanego, Jerry, teraz zrespimy i let's go Nie, nie, Jerry, zobacz na to. Jest, to jest ten straszny hotel, o co chodzi, właśnie widzę, i to jest podobno zawsze od 3 w nocy, nieważne, co zrobicie. I Jerry, ja tutaj nic nie robiłem, serio, bo to trzeba odblokować, tylko to trzeba zrobić sekret, a my, Jerry, nic nie robiliśmy oprócz tej książki. Dlatego widzę, to jest serio mega straszne. I Jerry, chodź do następnego mita, bo tak się chce wyjść z tego Brookhaven już. I widzę, kolejnym mitem jest to, że możesz sprawdzić, gdzie idą jakby ludzie po śmierci w Brookhaven po prostu. Widzę, on podobno tradycyjny, jeżeli ktoś nie widzi, o co chodzi, to patrzcie, po prostu wystarczy wejść tutaj do tej trumny, widzowie. I to jest mega ciężki sekret, bo w tym momencie, jak skaczemy i jakby z niej wychodzimy, to musimy kliknąć schowanie tej trumny. I widzę, to da się dopiero tak 10 razem coś takiego, ale to serio działa i uwierzcie mi, dlatego patrzcie, teraz spróbuję, let's go, czyli podskocz, let's go. I jak będę się chować w tej trumnie, to możesz to zamknąć spróbować i to jest serio mega ciężki, dlatego let's go spróbuję. Simon, ej, dałeś radę? Nie, Jerry, przyjaciel, jeszcze próbuję i te po mnie, Jerry, co jest? Jerry, czy ty gasisz światło, czy tam coś tak mruga? Co, nie, Simon, z niego światło nie gaszę, o co chodzi? Nie, a Jerry, nie prawie, nie proszę, zobaczcie na to, widzowie. Czy ktoś tutaj był w tym sekrecie, czy to jest jakby jakiś ketchup, jakiś szkielet i zombie, o co chodzi? Dlatego widzowie, nie wiem, o co chodzi, czy to tak serio wygląda, czy nie, no to zawsze to miejsce, czy ktoś tutaj po prostu był jakby to ustawił, bo serio widzę, nie wiem, czy tego nie robiłeś. Dlatego widzę, ten mit uważam również za potwierdzony, jest serio mega straszny. I widzowie, teraz mam kolejny sekret, który pokazuje, kto podobno leży w grobie na tamtym cmentarzu. Dlatego, Jerry, mam nadzieję, że ten szpital nic nie przestraszy. Musimy tutaj, widzę, iść do tego X-raya i kliknąć tą karteczkę z tyłu, która znajduje się dosłownie tutaj. Dlatego, let's go, widzę, ja klikam i napój na taki dźwięk wam wydać. I następnie, Jerry, musimy iść na cmentarz i zrobić kolejną mega straszną rzecz. W ogóle zobaczcie, widzę, jaką tym 33, Jerry, musimy teraz iść zapuchać, jakby widzę, do trumny. Bo nie wiecie, ja się boję to robić. Nie, dobra, Jerry, a co będzie jakiś jumpscare, się serio boję, widzę, się serio boję, tak grać późno. To, a to nie jest ten grób, to chyba tutaj, czy można wpaść? Dobra, let's go, Jerry, pukam, let's go i. Nie, dobra, Jerry, nie strasznie się nie połów. Ja by widzę, dowiedzieć się, kto mieszka w tym grobie, teraz musimy iść znowu po tą samą książeczkę, którą wtedy wzięliśmy, i wtedy musimy wrócić. Ale oczywiście widzę jeszcze przed tą książką, bo zapomnieliśmy, trzeba tą karteczkę kliknąć kolejny raz, dlatego Jerry dobrze mi się przypomniało. I teraz trzeba wejść tutaj, cyk, wziąć tą kartkę znowu, znaczy tą książeczkę, pyk. I widzę, jak wszystko mamy, to musimy zrobić, Jerry, to samo, co z tym duchem, czyli widzę tą książkę tutaj po przykład. Chodzimy ją razy, tutaj. Pyk, pyk, pyk. I widzę, tutaj pojawia się znowu ten duch, ale teraz już się go widzę, nie boimy, bo już to było raz. I teraz zejdziemy na cmentarz i wszystko zrobiliśmy dobrze. Dlatego powinniśmy się dowiedzieć, widzę, kto tam leży w tych grobach. I widzowie, teraz wróciliśmy, jesteśmy w tym grobie, Jerry, gdzie pukałem do trumny, pamiętasz? I zobaczcie, widzę, no na tak. To. Teraz tylko kliknę tą kamerkę, podlecę i tu z tyłu pojawia się napis Creator of the Agency. I co jest? Dlatego widzę, z jednej strony to jest serio mega straszne, a z drugiej strony mega ciekawe, że możemy tutaj wskoczyć, widzowie. I tutaj, jak zapukałem w tą trumnę, to jakieś dziwne dźwięki, i to leży Creator Agency. Dlatego widzę, ten mit uważam za potwierdzony. I teraz widzę, do
kolejnego sekretu wyciągnę czy lornetkę, bo przez lornetkę widzę, może zrobić coś tak i zobaczcie na to. I teraz jest Brooklyn o wiele straszniejszy, jakiegoś potwora widzę czerwonego! Dowodzisz mnie, dobra. I co tam widziałeś jeszcze? Widzę, chodźcie, podobno tutaj w tym momencie, w tym szpitalu możemy przywołać prawdziwego ducha na Brookhaven i to normalnie ma być osoba, która nas straszy. I tak się to brzmi jak totalny skam, ale widzę, musimy to sprawdzić. Dlatego, czyli w tym celu po prostu odpalę sobie czat i wpiszę hej, jestem sam. I czyli tak musimy napisać 3 razy. I jeżeli tak, to po prostu ktoś to zauważy i będzie nas podobno straszyć. Dlatego dobra, czyli najpierw let's go i też jak totalny skam. Próbuj. I jak to już zrobiliśmy, widzę, teraz patrzcie, musimy zostawić tutaj wszystkie kurtyny, które są tutaj w tym szpitalu. Czyli czemu? No nie, bo tak było na TikToku, widzę, bo mnie są sekrety z TikToka i teraz co? Czyli musimy zgasić światło. Gdzie jest światło? I teraz widzowie, ej, tak szczerze, zaraz się bać, jak już wszystko my to zrobiłem, Jerry. Trzeba odpalić tą lornetkę, widzę, idziemy na poszukiwanie. I patrzcie, Jerry strasznie wygląda, widzę w brzuchu takie ciemno czucie, jakbym się bał, na to od razu skończyli. Teraz wychodzimy, wychodzimy i się niczego nie boimy. Jerry, jest tam coś faktycznie! I widzę, teraz kolejny sekret, dlatego, Jerry, bo im bliżej 4 godziny, tym już robimy coraz straszniejsze sekrety. Widzę, no to co to będzie? Widzę, musimy wybrać właśnie taki domek, Jerry, jakby który ma piętro, widzę, dlatego wezmę ten sam, który był na przykładzie. Czyli dokładnie ten, widzę, i podobno tutaj możemy spotkać ducha wrytego w podłogę. A to tak naprawdę, widzę, tym duchem będziemy dlatego po prostu pokazać, jak sprągować przyjaciół. Jak to my? Ale o co tu chodzi? O właśnie, Jerry, bo ja nawet nie miałem o tym pojęcia, bo zobaczcie na to, trzeba wyjść tutaj, widzowie, i w tym momencie trzeba się pomniejszyć, bo widzę, to jest mega ważne, bo o tym ostatnio zapomniałem i to nie działało. Jak już, Jerry, się pomniejszymy, trzeba kliknąć emotkę hard, czyli po prostu ból. No, tutaj chcę to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I widzowie, o tym potwór chodzi o to, że jakim teraz potworem i patrzcie, to jest teraz jakby, a mój awatar, to zobaczcie na to, Jerry, jestem w twoim... Jerry, pomyślcie, że stoisz z łóżka i widzisz coś takiego, to jest mega straszne. I widzę, zobaczcie na to, ja teraz nie mogę po domku Jerry'ego chodzić, mogę tylko się opracać i to jest mega straszne. Jakie to jest w ogóle fajne. Dlatego widzę, ten mi tutaj w formie ciekawostki, jak mam potworem, ten mi cyr również byłby straszny, ale Jerry, teraz musimy, i to jak to, a tam będą straszne, dlatego idziemy, Jerry. Dlatego widzowie, jedziemy z Jerrym tutaj nad jezioro i tutaj, Jerry, powinna być w ogóle zablokowana droga, bo tam było... jest zablokowana. Ej, dobra, widzę, ja tak się żartowałem, że tak było na tym sekrecie, prawie tylko Jerry. Ej, patrzcie, ja pokażę jak wpłynek, kiedy wygłębiłem kosiarkę, Jerry, ale nie ma żadnych próbów, Jerry, ty masz? No nie. Nie, dobra, Jerry, jeżeli ty nie masz, to jest mega straszny, widzę, w ogóle my jesteśmy sami na tym serwerze i jeżeli to nie jest Jerry, to nie może przyjaciel Jerry'ego lub brat Jerry'ego i tam żarty z innego konta, ale dobra, widzę, to jest może zbieg okoliczności, może nowy upgrade czy coś takiego. Podobno, widzę, jeżeli uda nam się dostać na ten jacht prawdziwy, Jerry, to że tam będzie jakiś duch, dlatego lecimy się tutaj, Jerry, wejść. Duch, ja już mam dość duchów dzisiaj. Jerry, widzę, ja też, dlatego pytaliście o sekrety straszne, ja po prostu boję się i ten serwer się boję tych sekretów. I dobra, let's go, Jerry, o duchu, chodź tutaj, gdzie jesteś, jakby już Jerry tyle sekretów nie zrobiliśmy, że nie boimy się ciebie. Jerry, a wiesz czemu tego ducha nie ma, widzę, bo na sekrecie ludzie pisali na czacie, widzę, coś takiego, że uwaga, jeżeli wpiszesz się, Jerry, po prostu jestem samemu, co prawda jestem Jerrym, ale duch tego nie wie, tak nie się wydaje. Nie pisz czegoś takiego! Widzę, jestem sam i to napiszemy 3 razy, czyli to samo, co w szpitalu, to powinien się, widzę, to samo co pojawić, tylko dlatego, Jerry, czy ty ją wyjdziesz gdzieś? Dobra, czekaj, na razie nie widzę. Jerry, nogi mi się zapadają. Ej, Jerry, bo to jest... Ohohoj, wpadłem, tu co jest? Ej, widzę, bo jak ktoś wiedział, to jest ten sekret, to coś jakiego leżanego ducha, Jerry! Tu coś jest! Nie, Jerry! Nie widzę. Nie ma! Jerry, się serio boję, Jerry, czy musiał się wpakować, czy nie? Ja tutaj widzę, wrócę, let's go i... Jerry, w sumie może... Ej, nie, tu jest napis Wolfak is here, ale Jerry, tutaj... No widzę, serio, to były duchy, tutaj coś serio widziałem! Ja już powoli nie wiem, co tu chodzi w ogóle! Nie, dobra, widzę, czekajcie, sprawdzę, jestem Jerry sam na serwerze, dobra, widzę, to mi po prostu... Kranie od śnie w nocy i to jest zbyt hard dla mnie, widzę, tak naprawdę, bo coś się serio tego boję już! Dlatego, widzę, zobaczcie na to, macie w tym momencie zbliżenia, w tym momencie, Jerry, wybiegnie 4 rano! I zobaczcie, co jeszcze tam głaz zniknęło, Jerry, te proofs, ej, czyli to idealnie! Ogólnie. Dlatego, widzę, dajcie proszę znać, czy te sekrety wam się podobały, ile wy znaliście, czy my po prostu, Jerry, trafiliśmy na jakiś serwer, na którym ktoś nas prankował. Ale zobaczcie, widzę, jesteśmy cały czas sami na serwerze, dlatego ja także nie mam pojęcia, ja przyszedłem w odcinku 14, 15, 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 15